Kochani, nie może być lepiej. Lepiej nie mogliśmy trafić z Wiktorią. Otoczenie tak pięknych kobiet. Wiktoria, mówię także o tobie. Mówię także o Karolinie Kłos, która jest Spiritus Movens, jeżeli chodzi o organizację pokazów mody Miss Exotica. Witaj wśród nas. Witam serdecznie. Jak się czujesz być wyróżniona i zaszczycona na gali Luksusowa Marka Roku 2014? Miss Exotica, dla osób, które nie wiedzą, co to jest za projekt, jest to konkurs, jest to projekt, który ma na celu walkę z dyskryminacją. Chcemy pokazać, że Polska to nie tylko blondynki o niebieskich oczach, ale również takie piękne kobiety, które stoją tutaj obok nas. Czy według ciebie jest to fajna właśnie jakby taka inicjatywa, tworzenie takich portali, które mają zachęcić ludzi właśnie, żeby w ciebie uwierzyli i spełniali swoje marzenia? Cały czas gdzieś to powiązanie między naszymi ideami jest. My szukamy również tego samego, także ja jak najbardziej... Połączmy siły. Jak najbardziej wspieramy waszą ideę, wspierajcie naszą i ja myślę, że mogą powstać z tego wspaniałe pomysły i cudowne projekty. Karoniko droga, portal muszczelka.pl, tak jak zapewne widzisz na naszym banerze i na naszej przepięknej kostce na mikrofonie, to portal ludzi sztuki, ludzi z pasją, ludzi kultury, szczęście gwarantowane, hasło przewodnie portalu. Portal, dzięki któremu chcemy dojść do osób, które tej wiary, tego szczęścia mają może nie tyle za mało, ale starają się znaleźć swój przepis na życie, aby spełniać swoje marzenia. My w naszym projekcie również szukamy szczęścia, również szukamy odpowiedzi na wszelkie pytania, również chcemy promować walkę o ideologię, walkę z dyskryminacją, o szczęście ludzi w naszym kraju, tak? Więc myślę, że jest to idealne połączenie. Coś dla widzów portalu muszczelka.pl. Serdeczne pozdrowienia od pięknych modelek Miss Exotica. Uwaga, kandydatka numer 1. Tak, serdecznie pozdrawiam widzów. Życzę im dużo, dużo uśmiechu i dużo pięknych kobiet. Kandydatka numer 2. Pozdrawiam szczęśliwych oglądaczy portalu Muszczelka i nie może was zabraknąć na Miss Exotica 14 lutego. I kandydaci numer 3, Wiktoria i Jarecki. Do zobaczenia.